Siemaneczko, z tej strony Tuba. Tym razem testujemy Samsunga Galaxy S21. Znaczy testujemy, no w sklepie, bo na razie mam tylko taką możliwość. Zobaczymy, jak ta kamera nam tutaj powędruje. Telefon jest dość śliski, ale wygląda zaje fajnie. Różowy plastik, mnie się podoba. Bardzo, bardzo przyjemny, sorry. Okay, so this is a video test sample, 4K 30 frames per second with S21 5G wide angle lens. Oh wow, autofocus. Not in wide angle. Can we change the normal lens? This is a normal lens. Autofocus. Very, very quick. Sorry, my dirty fingers. Oh, it's a bit shaky. Very strange. Okay. Now the telephoto lens gets the 3x zoom. Oh, very shaky. Strange. Okay, 4x. Bacy Pro? 10x. Będą wyglądać jak Bacy Plusy, tylko że pudełko będzie takie kwadratowe bardziej. Okay. And 12x, that's all the way. I don't know why it's shaky for a while and then it's going to a stable mode. A bit weird. Bear in mind, this is just a demo version, so it's not a retail phone. Now, front facing camera, wow. Insane. Wykonałem kilka zdjęć poglądowych, no to wiadomo, że sztuczne światło w sklepie, ale no całkiem nieźle się prezentuje, jest mały, dobrze trzyma się w dłoni gabarytowo, bo ten plastik z tyłu jest śliski, ale nie jest tak bardzo śliski jak szkło, które jest na przykład w Samsung Galaxy S6, które było bardzo śliski i nie jednemu wypadł w toalecie. Tutaj jest wielki improvement. Co do zdjęć, trzymają niezły poziom. Mam wrażenie, że to będzie tak zwany killer.